Halo, halo, dzień dobry, cześć ludziska, no ja z tej strony witam i zapraszam na pierwszy odcinek z nowej epickiej serii na kanale. Słuchajcie, wracamy sobie do naszego ulubionego moda, czyli Divide and Conquer po przeszło rocznej przerwie, gdyż to właśnie w zeszłe wakacje, mniej więcej w sierpniu, graliśmy kampanię Angmary. Tam jeszcze w międzyczasie były różne serie na streamach, ale ja odcinków i streamów jako jednego nie kategoryzuję. No i cóż, drodzy państwo, jest to projekt od dawna przeze mnie wyczekiwany, ponieważ będzie to kampania frakcją Ar-Adonaim, czyli dawnym już zniszczonym, prawda, Numenorem. Dokonamy inwazji na Śródziemie, żeby zemścić się na ludziach Gondoru, na samym sobie Sauronie, który omamił naszego dawnego władcę Ar-Pharazona. No i taki jest właśnie plan. Nie będzie to kampania klasyczna, ponieważ jak już widzicie, mamy wgranego submoda Ago, ale nie jest to klasyczny Ago. Ja go sobie pod siebie delikatnie zmodernizowałem, bo ma w sobie rzeczy, jakie mi osobiście nie pasują. Pierwsza sprawa, podmiana tekstur mapy kampanii i wody na te oryginalne znaka. Tam macie w opisie jak coś wszystkie linki do plików i instrukcje, jak zrobić to, żeby było tak samo jak u mnie. Druga sprawa to muzyka. Muzyka dalej pozostaje w większości z Gothica, ale jak też możecie usłyszeć, są nowe utwory. Ten konkretny, jaki obecnie leci, pochodzi z gry Drakensang Online, jaka zapadła w moim sercu, bardzo dobrze ją wspominam. Kiedyś to był naprawdę niesamowity hack and slash multiplayer, no i grało się w ten tytuł zacnie. Tam jest jeszcze w kampanii ten sam utwór również i jeszcze jeden z tej gry, plus do bitew dodałem dwa albo trzy utwory, już dokładnie nie pamiętam, z tytułu Bitwa o Śródziemie. Co więcej, jak macie propozycję dodania własnej muzyki do kampanii lub do bitwy, śmiało piszcie w komentarzu, ale z góry ostrzegam, jestem dość wybredny, tak więc spodziewajcie się, że mała jest szansa, iż faktycznie waszą muzykę dodam, ale liczę, że się pozytywnie zaskoczę i jakąś perełkę odnajdę. Tylko prosiłbym was o konkretną, powiedziałbym, nazwę utworu, tak jak się nazywa filmik na YouTubie. Nie wysyłajcie linków, bo i tak YouTube wam tego linku nie prześle, gdyż mam zablokowane. No więc tak, kolejna sprawa to podmieniłem wartości przemieszczania jednostek na te też z oryginalnego Daka, bo Ago je zmienia, znacząco zwiększając zasięg jednostek. To jest fajne, jak planujecie jakąś kampanię w stylu chociażby obecnie wprowadzonej przez Ragnaroka World Conquestu, czyli podboju świata. Wtedy to jest fajne, bo znacznie szybciej się te jednostki przemieszcza. Ja osobiście nie planuję jakichś gigantycznych podbojów, tam obstawiam, że seria będzie trwała w granicach, no tych 40 odcinków, to jest dla mnie taki, myślę, że standardzik, więc to też podmieniłem, macie do tego link w opisie i jeszcze wgrałem mini submoda pozwalającemu naszej frakcji na werbowanie generałów nie tylko w Umbarze, bo domyślnie jest to oskryptowane na Umbar, a to już wam zdradzę, że my w Umbarze nie planujemy się osiedlić. Też zapytacie, czy wgrałem SUS, submoda, jaki jednoczy większość submodów. Nie, nie wgrałem. On rozwija naszą frakcję pod kątem, powiedziałbym, walki z Mondorem i również osadnictwa w Umbarze. Na czym mi nie zależy, a nie chcę jakoś zbyt bardzo tych skryptów dodawać, bo wtedy gra może być mniej stabilna. No i SUS-a w takim razie nie wgrałem. No dobra, możemy chyba przejść dalej, no i już wybrać naszą frakcję. Tylko tak, zagramy dzisiaj na poziomie ja je robię na bardzo trudnym, jakim łatwym, ludziska, jakim łatwym, gramy na very hardzie. Też, co ciekawe, jest submod, jaki zmienia menu na to oryginalne z Daka, ale pomyślałem, że jak już gram na Ago, to nie będę przecież się bawił w jakieś tam zmiany submodów. No i tak, to ma być wszystko włączone, jedynie wyłączę czas bitwy, kampania długa, opis naszej frakcji, proszę bardzo. Bardzo tak to się prezentuje. Dodam, że troszeczkę się nagłówkowałem, żeby wszystko to ogarnąć, podmienić mapę, tekstury wody, tekstury mapy kampanii. Coś ciekawe, to góry Mori są nieco inne. Wyglądają jak dawniej wyglądały w trzeciej erze. Takie jest założenie Ago. Bowiem można przemieszczać jednostki pomiędzy górami, jak tylko posiadamy te kluczowe osady. Jest to fajne i uważam, że jak najbardziej na plus. Ale i tak najcięższe było dowiedzieć się, jak zmienić te wartości ruchu agentów i jednostek. A okazało się, że wystarczy w jednym pliku kilka wartości pozmienić. Dokładnie się ten plik nazywa desk, charakter, coś ten tego jest, ale może koniec gadania, zaczynamy zabawę. A, jeszcze dodam, że odcinki, dzisiaj będzie jeden odcinek, jutro będzie kolejny, a od początku tygodnia zaczynamy tą serię przeplatać równolegle z Szogunem II, co oznacza, że będą odcinki co drugi dzień o godzinie 15:00. Trwać z kolei będą, tam myślę, że w granicach 35 minut.
No i co? Zaczynamy zabawę. A, najważniejsza kwestia. Dlaczego w ogóle zdecydowałem się na AGO poza tymi zmianami? Bo AGO bardzo mocno wpływa na grę, ale mi najbardziej zależało na nowych teksturach naszej frakcji. Na tych nowych, zmienionych, które dla wielu są do siebie podobne, bo te jednostki faktycznie mocno siebie nawzajem przypominają, ale ta armia wygląda... No powiem wprost, jak dosłownie przechuje, jak przechuje mroczni rycerze niesamowicie. Coś niesamowitego, ja jestem wielkim fanem takich klimatów. No i teraz przyszła kolej na ustalenia strategii na to, gdzie się osiedlimy. Mamy w zasadzie dowolny wybór co do osadnictwa, ale zalecane jest osiedlenie się na wybrzeżu, bo jedynie na wybrzeżu możemy wyrobować nasze najlepsze jednostki. Hardcore moda nie włączamy, to daje coś na wzór Bellum Crucis, czyli mamy koszty za obleganie. Nie lubię takich sobie rzeczy. Tu jest opis też tego, co AGO wprowadza. I jakbyście też pytali, to ja włączyłem ten plik BAT, który wyłącza engine overall, czyli to jest bodajże DAC podłoga no EO, coś takiego się nazywa, bo on jest po części fajny, zwiększa limit pomocników, ale sprawia, że generałowie regenerują się ponad 77 jednostek. Dla mnie to jest przegięte, wolę, żeby było to ograniczenie i wolę grać osobiście bez tego. Też AGO w fajny sposób poprawia skrypt pierścienia i normalnie frakcje komputera są w stanie go zniszczyć albo też dostarczyć do Saurona. Już testowałem na streamie jakiś czas temu kampanię i streamingami i tam dwa razy pierścień do Saurona wrócił, co ciekawe. No dobrze, to jest opis naszej cudownej frakcji. Tak, jestem na nim nakręcony. No, w zasadzie Ragnarok. Współcześnie z kanału Hati The Mana Gremer, do którego was też serdecznie zapraszam. Zrobił taką serię 2 lata temu, no i już wówczas ta seria przypadła mi do gustu. No i tak, tu mam oczywiście powiadomienia na temat świty i tak dalej. To możemy sobie skipnąć, ale wam jeszcze pokażę, żeby nie było. Ja nieco sobie ściszę słuchawki, bo mam nadzieję, że muzyka nie jest przypadkiem za głośno. Możliwe, że delikatnie ściszę, żeby nie było tak, powiedzmy, do tylu ją przyciszmy. Chociaż muzyka jest klimatyczna, ale warto, żeby też nie była jakaś zbyt głośna. Odkryjmy na moment mapę. To nie jest żaden spoiler, bo każdy chyba wie, jak wygląda tutaj mapa. Plus wam pokażę zmiany też graficzne. Mordor wygląda nieco inaczej, zobaczcie. Tutaj mamy zamiast tego czarnego terenu, to mamy takie bardziej stepowo-pustynne, ale góry Mori są największą zmianą. Jako tako. No i co? Ragnarok osiedlił się niegdyś w Tarbadzie. Uważam to za zarąbisty pomysł na początek kampanii, bo to miasto jest dużym miastem, ma jakąś tam historię związaną z Dunedainami. Dodatkowo możemy tam wybudować most, który pozwoli nam na werbunek ciężkiej jazdy. Świetny wybór, ale no już kiedyś Ragnarok się tutaj osiedlił, a nie chcę, żeby ta seria była taką totalną kopią jego serii, więc Tarbad odpada. Tereny na północ od Tarbadu również odpadają, bo jakoś niespecjalnie mi się chce tłuc z elfami. Myślałem też, czy by się nie osiedlić w Dol Amrod, jednak na start walka z nimi, co z tym się też wiąże, walka z Gondorem, jaki na pewno im pomoże, byłaby ciężka. Tak więc my się osiedlimy w tym tutaj zameczku na wybrzeżu Taragrondos. Goddammit! Oczywiście nazwa do zmiany zdecydowanie będzie podlegała, a potem kierunek ekspansji będzie wschodni. Tu już mapę wyłączam, żeby za bardzo sobie nie spoilerować co i jak. No i co? Prawie 10 minut odcinka minęło. Możemy zacząć od tego, żeby sobie jednostki połączyć i zobaczcie, jak to klimatycznie wygląda. Faktycznie, są do siebie podobne, bo te jednostki są robione jednym stylem, bo posiadają takie same pancerze, ale no... Na polu bitwy coś niesamowitego. No i zacznijmy od naszego przywódcy. Później damy sobie tego chłopa, następnie jego. No i co? Myślę, że najpierw można by dać strzelców. To jest super jednostka w ogóle, zobaczcie. Abra za nim Warbows. AGO też sprawia, że nie ma tych kuszników dla naszej frakcji, a zamiast nich są mega fajni łucznicy. Między innymi ten oddział posiada. I zobaczcie, mają aż 230 range'a. To jest cholernie, ale to cholernie dużo. Tak, oni są ograniczeni do werbunku chyba Barren, a Barren to jest określenie na tą całą pustynię. No więc możliwe, że z tego też nie skorzystamy. Dobra, łucznika już wrzuciłem tutaj. Następnie poproszę, myślę, że łuczników. Mamy 3 takie oddziały, 3, a nie mieliśmy więcej przypadkiem? Oj, coś mi tutaj kurde nie gra. Wydawało mi się, że miałem 3 oddziały łuczników, ale może coś mi się pomyliło? Chwila.
Albo dosłownie testowałem, wiecie, wcześniej kampanię i no... Byłem wręcz święcie przekonany, że to był nieco inny układ, a teraz jakby jest więcej footmenów. To może jest to losowe, ewentualnie poziom trudności jest w stanie jakoś to tam zmienić. No, no nic, gramy na tej zasadzie, nie ma tego złego. Tutaj są nasi oszczepnicy i też bardzo fajni szermierze. Dalej bierzemy tych falangitów elitarnych, dorzucamy. Nasza armia bardzo mocno bazuje na halabardnikach i na włócznikach, na wszystkim, co dobrze trzyma linię. No i dobra, i taka armia wypływa na północ, musimy dotrzeć do tego miejsca. Let's go, zajmie nam to konkretnie, policzmy. Jedna tura, nie liczymy tej obecnej, więc jedna tura, druga tura, trzecia tura, czwarta, piąta, szósta, siedem tur będziemy napłynęli. No długo, ale nie ma tragedii. Tu mamy z kolei naszego dyplomaty. W ogóle wygląd agentów tej frakcji na mapie kampanii jest też najlepszy jak dla mnie. Po nich Angmar uważam, że wygląda mega kozacko. No i tu pewnie będzie quest do tego, żeby zagadać z Haradem, ale... Co ważne, lepiej zagadać w momencie, gdy się osiedlimy, bo wtedy dopiero będziemy mogli podpisać umowę handlową. Do tego czasu nie będziemy mogli. Szpiega wysyłam na północ, czym prędzej przyda się tam. Na głównym froncie. W ogóle nazwy też tych postaci, zobaczcie. Zagarakor, Indra, Zor. Tak? Indra, Zor. No, super sprawa. Jestem tak podjarany tą kampanią, jak chyba żadną inną wcześniej. No bo uwielbiam. No dosłownie, jak zobaczyłem tą frakcję, to pomyślałem sobie, że na bank nią zagramy, a pierwotnie planowałem czekać na update 5.0, ale kurde, no nie zanosi się, żeby ten update był jakoś mega szybko, to pomyślałem, że pierdziele to, gramy na AGO i też będzie fajnie. Zróbmy save'a. Tutaj testowałem jedną rzecz, wszystko nam śmiga. No i co, nazwiemy kampanię Numenor, żeby nie było. Powiem wam jedną sytuację, jaka miała miejsce na moim streamie, nie wiem, pół roku temu może, rok temu, już dokładnie nie pamiętam. Otóż jeden gościu napisał... No sorry, ale po prostu nie mogę z tego, to jest głupia sytuacja, ale mnie tak bawi, jak nie wiem co. Napisał gościu, że jak klika ikonę Divide and Conquer, to mu się odpala Debello Mundi. Nie, bo przepraszam najmocniej, ale nie wiem, czy wiecie, co to jest Debello Mundi. To jest modyfikacja do Medievala, jaka... the fuck? Jaka przynosi nas do średniowiecza. I mnie po prostu ta głupota tej sytuacji tak rozbawiła, że jakim kuźwa cudem odpala Daka, a mu się Debello Mundi odpala. No, sytuacja... ja pierwsze, aż cały sobie się zgrzałem od tego. Już wam to chciałem dawno powiedzieć, ale specjalnie czekałem na tą serię, bo myślałem, że no, to będzie jak najbardziej warte. No dobra, powiadomienia frakcyjne, doskonale, jesteśmy o dziwo nie najsłabszą frakcją w grze. A, bo mamy armię mocną, na dzień dobry. No, 12 armia. No właśnie. Też ciekawą alternatywą byłoby nie osiedlenie się tutaj, a tutaj, gdzie znajduje się miasto klanów, jakie posiada na start kopalnie, co nam daje zastrzyk gotowy. Jest to jednak droga mniej ciekawa i nieco łatwiejsza, bo to jest biedna osada, to jest biedna osada. Będzie biedny start, ale myślę, że dzięki temu dużo, dużo ciekawszy. Dobra, save'a tak co chwilę robić nie będę. Mam w ogóle nadzieję, że wszystko się nagrywa tak, jak się nagrywać miało i tak dalej, bo w innym wypadku będzie wielce niesympatycznie. No i tego ma, to ja już wyślę, powiem wam, do Kandu. On zaliczy Kand i zaliczy Harad. Dobra, kończymy turę. Fajne mu zaleci, ale no, turę trzeba skończyć, chociaż nie chcę, bo słucha się jej serio zacnie. Najlepiej pasowałyby utwory, powiedzmy, jakieś covery z Władcy Pierścieni, które nie mają praw autorskich. Pisałem do twórców Rise of Mordor, czy też obecnie The Dawnless Days do Attili. No i napisali, że nie ma opcji, odpada niestety używanie ich muzyki z tego powodu, że jedynie można jej używać grając w ich moda. No i szkoda, bo mają naprawdę genialny soundtrack, ale no cóż, ich sprawa. Chciałem być dobry. Chciałem, żebyście mieli fajną muzykę, ale... Ale nie, nie udało się, no dobrze. Nowa misja. Czy ja tam w ogóle zdążę zdobyć tę osadę zanim ten? Nie, to ta misja przepadnie niestety. A szkoda, bo kasę dostanę. O, i w ogóle jak odpalamy sobie, zobaczcie, wyświetlanie misji, to też mamy pokazane mechaniki naszej frakcji. No, i w sumie ja się z nimi za bardzo nie zaznajomiłem, ale co jest fajne, to to, że ja, gdy podbijam frakcję ludzi, to mam budynek, w którym mogę wyrobić ich jednostki. No... No dobra, ogólnie jesteśmy frakcją neutralną, my ani nie trzymamy z Mordorem, ani z Gondorem, chcemy każdemu naklepać i takie jest też moje założenie. No dobrze, najpierw zaczniemy od Mordoru, później do Saurona też się przejdziemy, bo no ja z Sauronem mam mocno na pięku, ten dziadek mi dosyć konkretnie zalazł za skórę, czego nie jestem w stanie
Jako taką wytrzymać. Oj, oj, ta seria zacna. Zacna. Nie wiem, ile wytrzymam z podbojami. Zobaczymy, jakie będą cele. No, podziwiam Ragnaroka, że obecnie prowadzi podbój mapy Dale. To jest ponad 150 odcinków. Naprawdę. Ja bym szczerze nie dał rady. Moja najdłuższa seria to było chyba coś koło 90 odcinków, gdzie podbiłem całą mapę Mongołami w Attili na Medieval Kingdoms, który też jest w ogóle przekozackim modem. No dobra, i chyba ten szpieg nawet dojdzie na czas, bo on tak w miarę równolegle się z tą flotą przemieszcza. Okej, idziemy tędy sobie. No i co? No dalej puszczamy turę, no nie mamy czego robić. Te początki są takie klimatyczne, w ogóle byłby mega fail, gdyby coś nas teraz napadło i zatopiło, ale nasze okręty nie wiem, czy nie są przypadkiem najlepszymi w Śródziemiu na dzień dobry. Mamy mocne okręty, też chyba elfy mają podobnej jakości flotę. O kurde, no i Dale ma takie pierdoły. Nie, w sensie to ma 16 ataków, zobaczcie. To jest porąbana sprawa, serio przepotężne. Dobra, płyniemy tutaj. Mam nadzieję, bo mój plan nie obejmuje tego, że nas napadną panowie z klanów, kiedy będę się tłukł z Gondorem, bo będzie to niesympatyczne. Ale nie wiem, czy Ago też nie ogranicza spamu armii, jakim na start dysponują klany. No bo w wersji 5.0 ma być to ograniczone. Nie wiem, jak tutaj jest konkretnie. Mniejsza. Ago jest fajny. Jak grałem, to częściej crashował. Ważne jest, żeby cienie wyłączyć, bo inaczej dosłownie w bitwie wam crashuje i jest komunikat, żeby cienie wyłączyć. Dlatego ja mam cienie z tego... Nie, nie mam cieni włączonych, bo widzę, że jest cień statku. No to możliwe, że nam w pierwszej bitwie skraszuje, bo ja zamierzam ręcznie rozegrać szturm na tą twierdzę. Co może się skończyć negatywnie, bo jest szansa, że nam zginie generał. Dlatego, że ja bardzo lubię gridować generałami. Oni się mogą zregenerować, a na start my nie będziemy mieli możliwości uzupełniania wojsk i dowyrobywania kolejnych, wobec czego, no, używanie generałów może być kluczowe. Ale jeszcze, no, przyjrzyjcie się tej postaci, temu dyplomacie. Kojarzą mi się ci goście z tą złą frakcją w filmie Erago. No i też, że mieli takie czarno-czerwone kolory. Zobacz, jaki mroczny skurczybyk. No nie, no mroczny gad jeden. Dobra, płyniemy już. Nojańska flota chcę zacumować w tym porcie i zdobyć zamek. Niestety nie mamy możliwości eksterminacji na dzień dobry osady. No szkoda, bo ta osada jest w ogóle prawie nieliczna, a eksterminacja przyspieszy znacząco przyrost populacji. Chwila, to było tutaj czy tu? Nie, to było tutaj na 100% w tym miejscu. Dyplomacje informatyczne, Krasnoludy z Ered Luintuko mają sojusz z wysokimi elfami i Anduina. O, teraz leci fajna muzyka. Oj, to jest muzyka z lokacji Schronienie Veriana. Pamiętam, to był taki region Sliffmore, w Drakensangu się nazywał. Ona jest mega klimatyczna. Taka, słuchajcie się, mroczna. No, lubię tę muzę, bardzo lubię tę muzę. Dobra. A ten ziomek to nie jest przodkiem z jakiegoś Wiedźmina? No tak coś mi się kojarzy. Nie mam bladego pojęcia. Okej. No i co, ty idziesz tam dalej. O, patrzcie, muza. Lubię takie śpiewy. Kojarzy mi się trochę ze Skyrimem i z utworem Dovahkiin. No dobra, czy to się w ogóle coś zmieniło? Nie, nic się tutaj chyba nie zmieniło. Też niestety ten oddział pierwotnie miał miecze jednoręczne i tarcze, przez co był lepszy. Teraz to są jednostki z broń dwuręczną i to jest duży nerw, to jest naprawdę duży nerw. No ale no cóż, jest prawda jak jest. W ogóle oni, już wam pokażę, bo to jest fajnie opisane, wymagają regionu wybrzeża. Z kolei ci łucznicy, no właśnie wymagają tego regionu Barren, czyli całej pustyni, albo Mrocznej Puszczy. Dlatego, no, z tych panów nie będziemy mieli okazji korzystać, a są mega fajni. To jest 9 ataków na dystans, 230 zasięgu, very high accuracy. I jeszcze pociski przebijające pancerz, ale chyba ci zwykli, oni chyba też mają... Nie, oni pancerze nie przebijają. Szkoda wielka, bo, no, może... Jakoś jeszcze pobawię się w edycję plików i umożliwię werbowanie ich też na wybrzeżu. Jak ktoś ma z was pojęcie, jak to zrobić, to też piszcie, bo uważam, że coś takiego warto zrobić, żeby korzystać z tej jednostki. A myślę, że to nie jest chyba jakieś bardzo trudne. To się powinno w Building Description chyba móc edytować. No dobra, więc się desantujemy tutaj i Tara Grondost będzie przez nas atakowane. Buduję same tarany, na luzie nam wystarczą, żeby zdobyć tą osadę. A później od razu się zapakujemy na okręty i płyniemy tutaj zdobyć ten zameczek. Dobra, szpiegu, ciebie zapraszam czym prędzej w ten teren. No i doszedł idealnie ten szpieg, pięknie, to mi się podoba, że dotarł na czas. Dobra, tutaj mamy Harad. Idziemy dalej na północ. Zwiększmy nieco minimapę, żeby nie było lipy. Zróbmy save'a kolejnego, aby się nic nie wykrzaczyło. I
Tura dziewiąta jest turą, w której Numenor zakłada nową stolicę. Tutaj też się pozwolę lekko zainspirować Ragnarokiem i naszą stolicę nazwiemy Numenorem. Jest to klimatyczne akurat, ten zamek brzmi jakoś tak dupowato. No i co, misja wygasła, sojusz Red Luin i Rangersów podpisany. Też na Ago można odtworzyć Arnor i Mordor może się zjednoczyć z Dol Guldur. No nie. No dobra, atakujmy wroga, zróbmy save pod tytułem Bitwa. Żeby nie było. Mogę dać to na automacie. Straty będą niewielkie, ale uważam, że jestem w stanie to zrobić przy podobnych stratach grając ręcznie. Mimo wszystko ryzykuję śmiercią generała. I powiem tak, jak mi tu generał padnie, sorry, wczytam. Dlaczego wczytam? Dlatego, że ja mam coś takiego, że się bardzo do tych naszych głównych, fabularnych generałów przywiązuję i autentycznie będę miał moralnie, jak mi zginie. I mi się aż odechce grać. Więc sorry, jak mi zginie generał, to wczytam i to zagram jeszcze raz albo na automacie. O, tak klimatycznie, zobaczcie. O zachodzie słońca. W ogóle fajna mapa. Fajny teren tu jest. No i zameczek. No świetny do obrony. No, będzie się go bronić banalnie, więc warto zrobić sobie mocną stolicę. No i tak, to są nasi footmeni. Jeden oddział, zapraszam ciebie kolego do przodu, drugi już z tyłu, trzeci powiedzmy tutaj, cała reszta może tarany odpuścić, bo mam nadzieję, że wrogie wieżyczki nam ich nie spalą. Łucznicy... Ale dosłownie, testowałem, miałem inny układ sił, miałem mniej tych gości, a miałem jeszcze jednego łucznika. Zmieniło się. Poważnie. Ciekawe, że tak w ogóle jest to możliwe, taka zmiana. No i czas na w ogóle prezentację oddziałów. To są nasi falangici. No patrzcie na to. Na scrolloka, ile dobrze pamiętam, wyłącza się interfejs. No to wygląda w ogóle, zróbmy inaczej. Ale zacznę bitwę, ją spauzuję. I patrzcie teraz, ludziska. Scrolllock, a dalej jest napisane pause. Super to wygląda, świetnie wręcz to się prezentuje. Tutaj są halabardnicy, lekko zbrojni. Też, gdy upgrade'ujemy im pancerze, to widać tą różnicę. No, tutaj są tacy, no, halabardnicy. Elegancja, tutaj mamy podstawowych łuczników. Mnie interesują ci łucznicy elitarni, to jest ten oddział. No, armia wygląda na totalnie late game'ową, ale mi się to podoba. A nie, to jest ten najlepszy oddział łuczników. Oni to są, mają takie fajne te wystające pióra zza hełmów, też mi się to podoba. Tu natomiast oddziały kolejnych tych panów, tu są nasi włócznicy, no i jeszcze bym chciał wam pokazać, jak wyglądają nasze flagowe oddziały piechoty. To są Naru Aru Royal Guard, czyli gwardia wszystkich generałów elitarni, włócznicy mega twardzi, mają 16 armora, strasznie dużo, a to są nasi armsmeni piechoty, gdzie oni są, goddammit. No to fakt, a tutaj są piechota z mieczami dwuręcznymi, jak najbardziej niczego sobie. No, fajna sprawa, dobra. No to co, zaczynamy bitkę i... No, ty stoisz w miejscu. No i wysyłamy was z tym taranem do przodu. Ty już idziesz od razu z tyłu, bo tutaj się może różnie to skończyć. Łucznicy niech będą lekko bliżej, bo zamierzam nimi fajne tutaj myki zrobić. No i generałowie, ja was już teraz błogosławię, macie mi tu nie zginąć. Okej, wyślij też jako mięsar matnie oddział łuczników do przodu. No, jest spora szansa, że mi ten taran, powiem wam, padnie niestety. Ale to jest też dobrze dla nas, to ma swoje złe i dobre strony. Dobrą stroną jest taka, że to działa właśnie w dwie strony. Czyli nam mogą teraz spłonąć tarany, ale armią Gondoru, które nadciągną, też mogą te tarany spłonąć. No nie. Dobra, dojdzie taran czy nie dojdzie? Idź chłopie. I kurwica nie doszedł, no ja pierdolę. Teraz coś mnie popierdoli, za przeproszeniem, drodzy państwo. No kurw! God damn it! Dobra, bierz taran, idź już z kolejnym, bo to się może źle skończyć, jak to już dwa tarany, słuchajcie, padły. No nie, no błagam, no nie mów, że trzeci też padnie. To będzie jakaś herezja, mam 6 taranów. 6, god damn it! Nie 5, nie 4, tylko 6. To jest bardzo dużo. A najgorsze jest to, że ta oliwa, którego tutaj oblewa, też ma małą szansę na to, że go swajczy. No, dawaj. Dobra, dotarł do bramy. Trochę będziemy go niszczyli. Wy sobie w ogóle odpalcie Shieldwalla, żebyście tam mniej obrywali pocisków. Trochę na pewno w ogóle... Ała, ty już też to podchodzisz? Nie, ty się w ogóle cofnij. Trochę będziemy tę bramę niszczyli, bo Ago zwiększa HP murów i bram. Więc oblężenia są trudniejsze dla atakujących, ale zarazem łatwiejsze dla strony broniącej się. No to Silsworcią, to ja już sobie na nich podsyłam tych oszczepników, bo to jest ciężka piechota, dosyć mocna. Jedyna w sumie, jaka nam zagraża, jest w stanie pobijać jednostki. Więc wy podejdźcie. Was też już proszę nieco bliżej. Też mam pokazane, zobaczcie, co dają nasze umiejętności. Zmniejszają morale. I to permanentnie. Mając trzech takich generałów, jestem w stanie o 30 punktów zmniejszyć morale, o ile to się stakuje.
nie wiem, jak to się stakuje, to jest to totalnie OP. Dobra, brama padła. No to co, podchodzi oddział tych panów. No i tu przez bramę w ogóle strzamy do nich. Pięknie, zobaczcie. Ale zależy mi na tym, żeby ich zmasakrować. No właśnie za użyciem oszczepów. No już nam zginęło 3% armii, to nie jest wcale taka tragiczna ilość. No dawaj bliżej, chłopie, szybko. No i masz ich tutaj obrzucać z miejsca, gdzie stoisz. Wyjmijcie swoje oszczepy i upójcie wroga. Brutalnie. To są takie pilumy wręcz, co nie? No bo Aradunajm to jest taki trochę Rzym. Można ich porównać do starożytnego Rzymu, taka największa cywilizacja. No było to największe królestwo ludzi, jakie istniało w świecie Tolkiena, prawda? Bo to, co wśród ziemi, to największy chyba był tam Arnor, czy... nie wiem. No bo Gondor chyba nie był taki... Generalnie na początku to było oddzielnie, Gondor i Arnor. No i Arnor tam upadł, przede wszystkim przez Angmar. Dobra, okej. Walczcie tam z nimi śmiało, walczcie, walczcie. Musimy tych przepchać, a potem tu ustawimy łuczników i wroga wystrzelamy sobie. No coś tam ubijemy, powiem wam. Nieźle. To sobie w ogóle to odpal, wyłącz, chłopie. No i tak. Najpierw podchodzisz ty, już możesz iść powoli i wasza dwójka też tam idzie. Nie ważcie się zginąć, nie ważcie się zginąć, nie zabiwszy przed tym co najmniej trzykrotnej ilości ludzi, ile macie w oddziale. Bo inaczej Noyan będzie naprawdę zasmucony, naprawdę będę no tak zdołowany, jak mi tu padnie generał. Przysięgam, przydam, sorry, to będzie takie moje lekkie czyterstwo, ale no już to z góry zapowiadam, że jeśli coś pójdzie nie tak, to wczytamy to. W innym wypadku, no będzie bardzo niesympatycznie, prawda? To sobie już w ogóle wyłączcie. Opcję. Musimy się szybko przez tych sellswordsów przebić, bo to jest mocna jednostka. Ma też w ogóle zmieniony wygląd. No, teraz nieco inaczej wyglądają. Czy ładniej? Zależy. Myślę, że kwestia gustu tutaj mocno definiuje, czy są ładniejsi, czy nie są. O, hordy ludzi cywilizacji atakują jakichś bandytów, którzy okupują nielegalnie naszą nową stolicę. No dobrze, no dobrze. No to tak. No to tak, ty chłopie to jest stoisz, ty zaraz możesz podejść, wasza dwójka już jesteście tutaj u celu, no już prawie są. No cykam się, mega się cykam ich tutaj wysłać. Nie mam konnicy, ale moja frakcja posiada elitarną jazdę. A w ogóle to mnie to oblewa? To oliwa? Powiedz, że nie. Boże, Chryste, powiedz, że to nic mi... Oj... Nie, chyba nie oblewa mnie tutaj nic. A ty się wbiłeś, to od razu atakujesz i bierzesz to, włączasz. A ty chłopie też to włączasz, ten w ogóle okrzyk. Glory! Dobra, building zdobyty. Building zdobyty. Tak, nice. Inglando, Polando. Dobra, atakujesz Sellswordsów, chłopie. Też masz tego buffa. Glory. Bo właśnie to nie wiem, czy to tyczy się wszystkich jednostek wroga, czy tego tych w okolicy. Nie mam dla tego pojęcia, naprawdę. O, a tutaj strzelam sobie aż do tych. Jaki porąbany zasięg. Zobaczcie, no wręcz nie powiem tak. Popierniczony zasięg. Możemy się nawet ustawić tutaj tymi panami. Będziemy ich kasowali na dystans. No. Tak, 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 ludziska. Jak najbardziej. Jeszcze jak. I to jest wrogi kapitan. Dobra. Więc tak. Najpierw oddział tych panów i tutaj goni. Żeby nie było. Gonią ich tutaj ci państwo. Was na razie wstępnie tak wycofam. I chciałbym tutaj... A, bo dawaj, idźcie walczyć. Chciałbym was tu wprowadzić do środka. Nawet atakujecie tych rufiansów. To jest lekka piechota. Co to jest w ogóle? To jest coś mocnego, czy nie? Pięć ataku. Nie, nie powinni się przez nasze pancerze przebić. O ile oczywiście nasi generowie nie będą, a lubią to robić, walczyć w pierwszym szeregu. Bo naprawdę, no z moim szczęściem, to lubią wychodzić dosłownie... O Jezu! To nie był jak... Nie, Boże, on wygląda jak nasz generał. Ale mam nadzieję, że nasi dowódcy jakąś wielką odwagą się nie wykażą. Nie będą chcieli, no, tego zraszować. A tu leci piękną strzał w taki fajny blob. No, to jest, słuchajcie, dobre dla nas. To sobie też odpal spela. Okej, no i wy się tutaj bijecie. Łucznicy mają się przedostać nieco dalej. Możemy nawet to przyspieszyć. Ewentualnie wami przejdę dalej, żeby odciąć im drogę wycofania się. Jak uciekną na plac miejski, no to będą, jak dobrze się domyślacie, w stanie nasi wrogowie no, walczyć dalej, bo na placu są morale nieskończone. Są jednostki niezłomne. Dobra, walimy tam dalej. Wy już ustawieni. Ustawieni, walicie też w tamtych panów. No dobra. Straty 5% armii. Póki co jest dobrze. A tych chyba na dystans wytniemy. Na to się zanosi. Ustawię sobie luźną formację, ale nasze strzały mają dobrego cela. O! Róg tego. Harado, słyszeliście? I wroga bez problemu powinny dosięgnąć. No to jeszcze trochę pooglądajmy sobie z bliska pojedynku. Takie pochodnie w ogóle mają, bo już słońce no zaszło, tam księżyc się wyłania. Szkoda, że nie ma półksiężyca, bo byłby jeszcze większy klimat.
ale zobaczymy później dysproporcje łuczników, bo mnie ciekawi, ile zabili ci generalscy. Myślę, że no mega dużo mogli zabić. Ale też warto jest generałów na początku wysłać, żeby wytracili swój stan liczebny do tych maksymalnie 77, bo to jest ich ta górna granica autoregeneracji. A jeśli tego nie zrobią, no to po prostu płacimy za nich więcej, bo to nie jest tajne styl, tutaj generałowie nie są darmowi. Normalnie za nich się płaci. Dobra, przyspieszamy. Okej. No i powinno się to zaraz, ta cała ta akcja, reakcja zakończyć, ta bitka. Tych na dystans myślę, że za moment wytniemy. No panowie, walczcie. Oczywiście nie będę w każdej bitwie tak bardzo gridował, bo no, nie jestem porąbany. Nie chcę stracić tych generałów. Znaczy, nie będę tutaj jakoś igrał ze śmiercią, bo jest to no, niepoważne. Mi na nich zależy, dlatego będę ostrożnie nimi zarządzał. Jedynie teraz, wobec co oni się tak dziwnie to jest zblokowali, jedynie teraz tak ryzykuję. Może te wieżyczki. Wiecie, co mi to przypomina? Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś graliśmy Isengardem i miałem pierścień. Saruman miał pierścień, przez co miał plus 5 hit pointów. On bazowo ma chyba plus 3, czy więcej niż inni generałowie. I czaicie, że w takim wielkim blobie, w takim tłumie, jeden zagubiony pocisk zwierzy zarąbał Sarumana. Powiem wam, że wczytałem, bo nie byłem w stanie tego zdzierżyć, bo wtedy się ten skrypt rozwalił. Bo jeśli weźmiecie z Romanem pierścień dla siebie, to jesteście nowym mrocznym panem. To jest w ogóle mega ciekawa mechanika. Na zgule do was dołączają, ale macie też kosy z każdym. No i straty mniejsze niż na automacie, bo testowałem tam na automacie, było około 300 straconych. Patrzcie, ile łucznic zabili. Ale ci urobowsi też dużo. Bo chyba ci Sunderersi to są ci tutaj specjalni. Jakoś tak. Legion zabił 200. Coś tam i się też, zobaczcie, wyleczyło. Tych z Legionu konkretnie. Let's go, let's go. Jestem z tej bitwy jak najbardziej zadowolony. Obyło się bez wczytywania, na szczęście. Łyczek zwycięskiej wody. Oj, czy mi tutaj się myszka, ten jest kółeczko, że się ładuje. Żeby to crasha goddamit nie oznaczało, bo się wścieknę. Ale chyba nie powinno. Daję muzyczka, welcome to the Varant z Gothica 3. Dobra. Miasto oficjalnie padło, jest teraz nasze, nasz piękny sztandar będzie nad nim powiewał. W ogóle fajny jest ten sztandar. I okupacja. Hordom nie musimy się osiedlać w każdym mieście, jak je zaatakujemy, możemy je splądrować, ale ja chcę je okupować, no i jest ono kurewsko biedne. No i patrzcie, mam normalnie werbunek, zobaczcie tego, w Meeting Hall. A klasycznie tego nie ma, ale ja zacznę od razu od tego. Później pójdziemy w Halę Kamieniarza, najpierw w świątynię, żeby szybko naszą kulturę zdominować, bo jednostki no trochę tego wymagają. Też jako, że to jest osada portowa, to mamy, zobaczcie, dostęp do werbunku fajnych okrętów i fajnych oszczepników. 7 ataku, dużo. I secondary effective against armor. A czemu secondary? I to jest free upkeep unit? The fuck? Nie no, chyba że w mieście. Może w mieście. No dobra, sprawa załatwiona. New seat of power, nowa stolica. Zwiększę sobie minimapę. No i kolejnym celem, od razu Liska to robi, bo to nie ma co nawet czekać. Zostawiamy tutaj generała tego, bo jest chyba najlepszym zarządcą. I pakujemy się i lecimy całą hordą pozostałą. I tutaj, w turze kolejnej się zamierzam zdesantować. Tak, to jest taki mój niesny plan. Mamy generała, jeszcze wyczyszczą, o ile im się uda, wątpię. O, w ogóle są nasi ludzie, ciekawe. Wyczyszczą tych buntowników, ty mi pokażesz, co jest w tej twierdzy. Do której mam w ogóle 100% szans na wejścia. To jest ciekawe, bo na tym, na AGO każdy szpieg ma 100% do wejścia do osady. Po to właśnie, że szuka się pierścienia, sprawdzając stolicę frakcji. Więc to musi być dostępne. Wejdźmy sobie do środka. No i jest minimalna szansa, że otworzy, niestety. No dobra, ale tu się wysadzimy. No i powinno być całkiem w porze. Dochód mamy, o Boże, nawet nie patrzę, bo mi się niedobrze robi. Dobra, teraz szukamy jakiegoś tam Haradu, coś ten Teges, Kandu, Mordoru. Handel z każdym będę prowadził, ale możliwe, że się podejmę challenge'u polegającego na braku sojuszy. Bo ja jestem takim koksem, że coś będę z kimś sprzymierzał, ja chcę podbijać. No i tak, Rider Guild, chyba jej nie chcę. Rider Guild, z tego co kojarzę, daje bonus do, no właśnie, do werbowanych jednostek. Mnie interesuje Fighter Pit, czyli Fighter Guild, która daje nam Adunaim Armsmen. Nie wiem, co to wymaga, powiedzmy.
No ale myślę, że chyba może się to pojawić normalnie, więc poczekajcie. Tak, no dlatego ja tam odmawiam. Oni się teraz obrażą i nie będą mi proponowali tej gildii. Nie chcę jej. Następnie Danlan bije się z klami, to jest dobra wiadomość i sojusz Ertluiny z Bri. W ogóle obstawiajcie w komentarzach, jak myślicie, po czyjej stronie opowiedzą się Krasnoludy z Ertluin oraz wariagowie z Kandu. Ja strzelam, że Kand stanie się dobry, a Ertluin zostanie złem. Tak strzelam, że zmienią swoje pierwotne stronnictwo. Dobra, teraz tak, tutaj się możemy wysadzić kulturalnie i nie jestem w stanie tam dotrzeć. Dobra, zróbmy trapa, zasadzkę. Okej. No i tutaj się co, buduje nasza świątynka, niech się kulturalnie buduje. Czy tam jest coś tajemnicy w ogóle? Nie ma, szkoda wielka. No, tracę trochę kasy, jestem niestety na minus. Szpiega już ruszyłem, czy nie? Szpiega już, dyplomatę, nie ruszyłem, to szukamy teraz... Boże, nie mam pojęcia, gdzie to jest osada. Nie mam bladego pojęcia, ale no poszukamy, może znowu misja się pojawi. Oby się pojawiła. Ale nie wiem, czy może być dwa razy misja do tej samej frakcji, jak raz nie udało nam się je zrealizować. Bo teraz, wiecie co, no przydałaby się na pewno kasa. Dlatego, że jeśli dostanę misję za jednostki, to będzie to lekki skam. Ponieważ nie dostanę jednostek, gdyż nie jestem w stanie żadnej dowerbować. Chyba, że już mi wpadnie kultura wystarczająca. No to szukamy osady. I nie mam pojęcia, gdzie szukać w ogóle. Dobra, to się zrobiło, Dark Sanctuary od razu to ulepszymy na Dark Shrine'a. No i tutaj, uwaga. Ci państwo nie weszli do osady. No to pytanie, co Noyan robi? Czy Noyan jest sprytny? I czy Noyan chce ich zaatakować, licząc, że nam wyjdą? Chociaż... Kurde, bele, tak sobie myślę. Wiecie co? Zróbmy tak. Przyblokujmy osadę. No i teraz ich postaramy się... Kurwa! No nie, no porąbało was. No. Właśnie dlatego save'y robię. Ja pizgam. Oczywiście, że nie. Nawet nie ma takiej opcji, że coś się takiego wydarzy. Ni cholery, nie dopuszczam tego nawet do myśli. Więc jak coś się takiego wydarzy, to wczytuję. Ale obiecuję, jedna rzecz, mój challenge. Jak przegram bitwę na automacie, to nie wczytuję. Chyba, że w arcyskrajnych przypadkach. Ale powiedzmy, że normalnie pomyśl sobie, a zaryzykuję, no i nie wyjdzie, no to nie. No to w takim razie nie bawię się w żadne wczytywanie. Dobra, no to jeszcze raz, poczekajcie. Czy już tego w ogóle ziomeczkę ruszyłem? To teraz możemy w inną stronę go wysłać, jak wiem, że tam niczego nie ma. Ale chyba nie dotrze do celu. Gdzie oni się w ogóle ustawili, że nie mogę ich napaść, tak? Nie wiem, dziwne bardzo, ale... A mniejsza, ty masz tą osadę oblegać. A wy na sejwie tych panów za tak... Czy mi się kliknęło... Nie wiem, co się dzieje. Albo jakiś bug? Albo hitbox wskazywał osadę. Możliwe, że właśnie hitbox wskazywał osadę. Ja też ten odcinek się wydłużę za tą moją początkową paplaninę. Bo trwało dosyć długo. Więc powiedzmy, że jeszcze potrwa tam niespełna 10 minut odcinek. Tak do tych 45 minut sobie dobijemy na spokojnie, elegancko, kulturalnie. No jeszcze raz, ja chcę tych zaatakować. Nie to, tylko to. Okej, teraz wyszło i miasto mnie blokuje. No dobra, mniejsza. Tak się jak robimy dalej ten sam myk, czyli to tworzymy, puszczamy tutaj do kolejnej. Flota niech na razie sobie czeka bezpiecznie, bo nie mogą ruszyć na naszą osadę, ale nie mają szans tego zdobyć. O, tego właśnie bym nie zrobił, Shrine'a. Byłby fail. Dobra, szpieg jest w osadzie i nas niefortunnie nie wpuścił. No to puszczamy turę. Mamy też od razu fort, zobaczcie, obok. No, 4 darmowe jednostki, pięknie. Annulons. O właśnie, zmieńmy nazwę naszej osady, ale też wiele osób lubi zmieniać ten, jednostka. A to dostanę jednostkę, bo już mam do nich dostęp chyba. Chyba. Czy nie, nie wiem, ale idziemy do nich tak czy siak. Mam się to, że już mam, zobaczcie, tutaj dostęp, że mogę, więc powinienem dostać coś takiego. Albo to, albo to. Osobiście wolę chyba, nie wiem, chyba łuczników z Wegazłego. Kendu Shieldron, o, formacje mogą zrobić. Też myślę, że nie będę chyba zmieniał wszystkich osad, bo niektórzy lubią tak robić, ale mi się osobiście to nie podoba. No to co? Zmieniamy to na Numenor. No i teraz jest epicko, i teraz jest epicka epickość. Dobrze, bierzemy tą osadę i teraz tak, mamy wsparcie. Pięknie, zdołam, zobaczcie, dorwać dwóch bardzo dobrych łuczników. I generała, który jest pikinierem, to jego postaram się wystrzelać. No dobra, no to co? Zaczynamy. Oczywiście bez save'a Noyan nie wchodzi na pole bitwy. Żeby nie było. A zabicie generała, dosyć doświadczonego, bo ma 4 gwiazdki, na dzień dobry naprawdę nam ułatwi z nimi wojnę. Ale też nie martwcie się, że Gondor przez to zbyt szybko polegnie, bo jest też w tej grze taki skrypt, jaki daje kasę frakcjom wam sąsiednim, czy też takim, z którymi się bijecie. Dlatego ja to bym nie nastawiał się negatywnie, że w ogóle nie spojrzałem, skąd będzie wsparcie, ale chyba z lewej.
Boże, nie spojrzałem, ale gdzieś chyba z lewej się tam ustawię. Więc nie martwcie się, raczej na 90% Gondor przez to nie osłabnie i mam nadzieję, że Mordor go ich jakoś szybko nie schwyta. Oby to się nie wydarzyło. Bo łucznicy wszyscy tutaj. Chociaż możemy sobie ustawić część, powiedzmy, ziomeczków, nie wiem, w to miejsce. Bo nie wiem, o Jezu, sprawdźcie, gdzie jest z dupy strony. Dobra, no to idziemy normalnie zaatakować osadę, klasycznie. Łucznicy macie podejść sobie bliżej i wroga masakrować. Wy wszyscy bez formacji zbliżacie się o tak, o. Wy wszyscy, panowie, mogę was może posortuję. Gdzieś tak. Nawet z tym jeszcze kapitanem drugiej armii. No i ten generał, niech tu podejdzie. Wieża strzela, ona może spalić ten taran, ale jest taka mała szansa, że chyba nawet nie podstawią. Nie wierzę, że spali. No i to są Territorial Guardsmen, taka lokalna milicja graniczna. Fajnie będzie ich wystrzelać, oczywiście. Dobra, wy podejdźcie tutaj, oszczepnicy. Ich na blisko wystrzelacie. Dobra, są w moim zasięgu? Są. No to panowie ustawić się i... No wiecie co robić, wiecie co robić. Już ustawili luźną formację. A łucznicy z przebiciem pancerza na początek to jest najlepsze, co możecie sobie tylko wymarzyć. Naprawdę. No ja tylko boję się, że za tymi łucznikami będę biegał długo, żeby nam uciekali. No okej, okay, ale tutaj ładnie ich kasujemy, ty możesz w ogóle podejść i ich też w sumie... Chociaż ja bym te oszczepy zostawił na generała, on jest twardy, więc na razie stój. Tych zmasakurujemy na dystans, bo jak tak stoją, to nie będę wbijał się na Hama do środeczka. A tu w środku jest generał, czy to jest kapitan? To są też łucznicy. Black Root Veil Archers. Ładna jednostka, ale nasi są ładniejsi. Nasi w ogóle jakie mają łuki? To są takie longbowy? Tak, takie longbowy. W ogóle powstał nowy mod tego, do Troi, powiem wam, na Śródziemie. Nie wiem po co. I to jeden z moderów tego. Rise of Mordor go prowadzi. O, jak miło. Dobra, zrobiście. No tak. Ty w ogóle sobie to oddal. I wszyscy... A bo tu masz w ogóle bramę jakąś? Ty masz bramę. Nie, ty nie idziesz do bramy. Chłopie, co ty w ogóle robisz, człowieku? Dwa oddziały tu niech przyblokują. Reszta, powiedzmy, niech przyblokuje jakoś od góry. Albo bez tych. Dwa oddziały. No i czterema jednostkami powinniśmy ich na luzie zarąbać. Idziesz bliżej? Dobra. Są już mega przerzedzenia. Amunicji jeszcze mamy dosyć sporo i wy biegniecie za nimi. Biegnie, biegniemy koniecznie. Generał też niech biegnie. Pomoże na 100%. Ty od pleców ich okrąży, bo to są masz dwa oddziały, z czego leci też generał. Oszczepniku, idziesz tędy sobie. Nie, nie ty, nie ty, nie ty. Ty stój, ty idziesz tędy. Dobra, no i co? Waleczka panuje. Możesz w sumie ty pójść od tej strony. Ty frontalnie już im zmniejsz morale. Stratek na razie ponosimy znikome. Tak naprawdę. Dobra, trzeba się tędy przycisnąć? Ich tak odciąć, żeby nie byli w stanie w ogóle uciec? Jakbyś dał radę, no to powiem ci, chłopie, że byłoby zacnie. No, byłoby naprawdę zacnie. A chyba się da. Oj, da się, da się. I teraz oni nie będą mogli ten, uciec. Dobra, oszczepnik, gdzie jest? Szybko, chodź, idziesz tutaj, chłopie. Idziesz tędy, a ten, no tak podchodzi tak niemrawo. Tak nieśmiale, zobaczcie, do nas się zbliża. Dobra, jak tam wygląda tutaj sytuacja? No, zostali wrogowie wystrzelani, to tak, wy wszyscy macie podejść, powiedzmy, że gdzieś tutaj. I tych wystrzelać. A oszczepnik... No, chodź, 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 kolego, chodź, chodź. Zapraszam cię serdecznie. Dobra, chodź, no chodź, chodź, chodź. Znaczy falangi ten oszczepnik. Dobra, stop. Okej, okay, teraz się cofamy, uciekamy, pokajtujmy ich nieco. W tym miejscu damy sobie jednostkę taką. Pozostałe trzy oddziały mają się wstępnie wycofać. No i ty ich tam oszczepami teraz, no masakruj, brutalnie masakruj. A z kim walczycie w ogóle? A to już jakieś ziomki przeżyły, ale są broken. Na luzie nie musimy się o nich martwić. No dobra, walczcie. Generał też, znaczy wyślę, żebyś okrążył. O, pikinierzy. Na dwa batek ich weźmiemy, to będzie kolorowo. A też fajnie byłoby ich wystrzelać w sumie, bo tych możemy w zwarciu wybić szybko. Wiecie co, to tak, ja na nich wyślę tutaj, w zwarciu, a tych łuczników prześlę jednak... Chociaż czy jest sens ich tu przesyłać? Tak, no oni się bagują. Ja ich przejdę w to miejsce. I chcę wystrzelać tych dziadów, zobaczcie. No i tak stoją, jak na tycy, dlatego musimy to wykorzystać. Dobra. A w zwarciu na luzie dojedziemy przecież bez żadnego najmniejszego problemu tych łuczników zwykłych. Dobra. No, patrzcie, podeszli. Ale cofnijmy się nieco. Łucznicy wszyscy już możecie się nawet tu ustawić. Tam ich kajtuj, kajtuj, kajtuj. No i wiecie co, walcie może już teraz, bo teraz mnie chyba obecnie wieża obija. A nie, to łucznicy mnie obijają. No kurde, ale zaraz przestaną, bo będzie walka w zwarciu. To wymusimy ich, że przestali na 100%. Dobra, idźcie dalej. No okej. Okay. Ty okrążysz od pleców. No i panowie, proszę tutaj się skupić na strzelaniu.
bo w zwarciu są mocni. Są mocni, mają długie piki, ale pokazuje, że defeat is almost certainly. To jest jakoś tak, gdzie tam Englando English. Not very good. Dobra, to jest już na parzankę. Jeszcze możemy trzeci oddział dać, powiedzmy, od tej strony, żeby okrążył. No i powiedzmy, że teraz wbijamy od pleców, łucznicy, czy w ogóle ich tam obijacie mocno na dystans, czy nie? No tak obijają niby. To może nie będę ryzykował jeszcze mojego wodza. Poczekamy, aż ich dobijemy wszystkich, bo taka wymiana... O, jest teraz fajna muza leci. Takie okrzyki. A to są z muzyki? O kurde, z czego to jest? To jest to co wgrałem? Może nawet nie kojarzę, powiem wam, tego utworu. For the coś tam, people i tak dalej. Nie wiem, ale no ci za to, słuchajcie, bardzo... Nie pierdol, Jezusku miałem zawał. O Chryste. Chrystusku. Miałem taki zawał. Myślałem, że to mój generał poległ. Dobra. Zaraz się okaże, że mi tak wyrąbią roszczenia prawa autorskie za ten. Za niestety, no muzykę. Jaką wgrałem, bo nagle może nie być darmowa. Nie darmowa, a z Afryka. No, tych straciłem dużo, to chyba nie było warte. Ale ten Legion, nie będzie mogę ich wyrobować w sumie. A nie mam pojęcia. Dobra, dawaj szybko, idziesz chłopie. Armsmenami ich od pleców dojedziemy. No i w ogóle ten oddział tutaj miał okrążać. On jest tutaj? On się tu zatrzymał. Dobra, walczy w zwarciu. No to szybko biegnij, chłopie. Zasuwaj. Możesz nawet iść tędy. No i od pleców, jak ich chapniemy, to będą w mgnieniu oka na naszym widelcu i pozostanie tylko wyłożyć do ust ten widelec. Jakże to zabrało, zabrzmiało perwersyjnie, ale tak zabrzmieć, wierzcie mi, że nie miało. No dobra, no i teraz wbijasz się i zetnij głowy tym niewiernym. Oni wyznają jakiegoś tam swego... W ogóle, jakie były religie w Śródziemiu? Były jakieś? Co wierzyli Gondorczycy? Nawet nie wiem, powiem wam. Gandalfa? Nie wiem. No ale my na pewno jesteśmy ludźmi króla, taka jest nasza kultura, Kingsman. Dobra, no i się wyleczę o 1%, 300 ludzi padło, ale za to wybiłem generała, wybiłem względnie dobre jednostki i zająłem fajną osadę. Bardzo fajną osadę zdobyłem. Mamy, zobaczcie, ładne mumakile, muzyczka zwycięska. O, jak rad cytat Gandalfa. No, patrzcie, o nim mówiłem. Widzicie, jak mnie gra tutaj słucha. Podsłuchuję, no tak jest, tak jest. Więc jak się wam podobał odcinek, to ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Jak się podobało, to koniecznie... A w sumie, kurde... A kasa się przyda, wiecie co, bo nie pójdą gdzieś tam daleko. Jak się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam was gorąco na Facebooka i Discorda. Wszystkie linki macie podane w opisie. Jak coś... Odcinek jutro też będzie o 15, a później od tygodnia co drugi dzień. Też prawdopodobnie dzisiaj jest jakaś transmisja na żywo, więc was zapraszam. No to co? Dzięki wielkie. Na razie. Hej, hej.